Ja raz jeszcze apeluję o to, żeby Komisja Europejska zdecydowała się na embargo na węgiel rosyjski. Polska natychmiast chce przestać również importu węgla rosyjskiego i o tym rozmawiałem dzisiaj z premierem Australii. Polska ma najbardziej ambitny, radykalny plan odcięcia się od rosyjskich węglowodorów, od gazu, ropy, od węgla już się odcięliśmy. Od gazu możemy praktycznie w każdej chwili się sami odciąć. Jednocześnie chcę powiedzieć, że Polska jest bezpieczna z punktu widzenia dostarczania energii i dbałości o nasz przemysł. Kiedy cała Unia Europejska nałożyła embargo na rosyjski węgiel, to od razu zorientowaliśmy się, że tego węgla może być za mało. Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście opanami czy tym podobnymi rzeczami, bo takie rzeczy się niestety u nas też zdarzają, nie jakimiś rzeczami szkodliwymi, co, bo po prostu Polska musi być ogrzana. No tu jest pewna tradycja palenia, zresztą w wielu miejscach jest jeszcze taka tradycja palenia drewnem i w tym...